od pewnego czasu obserwowaliśmy ten instytut. Strasznie ponure miejsce. Zbyt ponure. Żadnych zwierząt. Żadnych mutantów. Tyle, że za każdym razem, jak ktoś tam wchodził, to albo wracał śmiertelnie przerażony, albo świrnięty, albo w ogóle nie wracał. No to pomyśleliśmy, że sami spróbujemy to badać. Wyruszyliśmy przed świtem, ale zanim tam dotarliśmy, był już biały dzień. Zostawiliśmy samochód na drodze i podeszliśmy na skraj lasu. Zatrzymaliśmy się. Mój partner został na ziemi, a ja się wspiąłem na drzewo z lornetką, żeby się rozejrzeć. No więc się wspinam i widzę budynki instytutu. Wcale nie wyglądają na opuszczone. Szyby w całości, na podwórku trawa, ale niziutka, nie po pas, jak w innych miejscach. Wszystko było tak, jakby ktoś tam mieszkał. Ale panowała martwa cisza i nigdzie nie widać było znaku życia. A tu nagle słyszę serię po prawej. Ktoś pruje z karabinu. No to robię zbliżenie i widzę jakiegoś kolesia na dachu jednego z budynków. Biega tam i z powrotem jak kot z pęcherzem i strzela we wszystkich kierunkach. Patrzę i patrzę. Ale nie mogę zobaczyć, do kogo on strzela. Jest sam jak palec. I wtedy się zaczęło. Na moich oczach karabin jakby sam mu się wyrwał z dłoni. Jakby mu skrzydła wyrosły. Facet otwiera usta. Pewnie coś wrzeszczy. Wyszarpuje nóż i trzyma go przed sobą. I wtedy widzę. Przysięgam. Jak kolejny nóż wisi wprost przed jego twarzą. Po prostu wisi w powietrzu i nikt go nie trzyma. O tym, co się stało potem, lepiej nie opowiadać po ciemku. To coś siekało gościa przez dobre 5 minut. Kawałek po kawałku. Sukinsyn, tutaj małe pchnięcie, tam drobne cięcie. Koleś ociekał krwią. Jak zaczął się chwiać, to ten nóż, co go trzymał, też mu coś wykopało. No, привет. A potem uniósł się w powietrze i tak jakby przekręcił raz i drugi. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Zupełnie jakby był szmacianą lalką, czy coś. Wtedy to już byłem spocony jak mysz. A potem? Nie. Tego nie powiem. No nic. Jak już złapałem oddech, to się przez kolejne 5 minut rozglądałem po całym terenie. Ręce mi się trzęsą z lornetki pod kapie. Pusto. Patrzę normalnie. Nic. Patrzę w podczerwieni. Nic. I jak zszedłem, partner na mnie spojrzał i uznał, że nie będzie o nic pytać. Jak wróciliśmy do bazy, to tankowałem przez jakiś tydzień. Jak już się otrząsnąłem, próbowałem wypytywać ludzi, czy może słyszeli już o czymś takim. Ale ci tylko patrzyli się na mnie dziwnie. Podchodzi, stalker. Dla takich jak ty u mnie wsigna. Pogawaj z barmanem. Jak na wariata. I to tyle. Привет, брат. Żyli się. Новичков нынче, что собак не режем. И все они лучше старикова знают.